Cześć, jeżeli szukasz sposobu na spełnienie dodatkowych kalorii w domowych warunkach, bez żadnego dodatkowego sprzętu, to ten film jest dla Ciebie. Zaprezentuję Ci 8 takich genialnych, po prostu intensywnych ćwiczeń, które się świetnie w tym celu sprawdzą. Także, nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsze ćwiczenie to jumping lunges, czyli po prostu takie wykroki z przeskokiem i w tym przeskoku zmieniamy nogę. Tu już wymagana jest pewna siła, no i sami zobaczycie, że naprawdę zbudujecie tym ćwiczeniem dynamikę, a podbijecie nieźle tętno i no, kalorie będą połowne. Także wykonujemy wykrok jedną nogą. Kolano idzie wzdłuż linii palców, może być nawet lekko na zewnątrz. To już jest mit, że nie można przekraczać, można przekroczyć nawet tą linię mityczną palców. Długim kolanem lepiej nie dotykać do ziemi, nie uderzać i po prostu po wykonaniu właśnie takiego poprawnego wykroku. Cały czas oczywiście spięty jest brzuch, nie garbimy się, nie pochylamy. Energicznym tutaj ruchem wybijamy się do góry i zmieniamy nogę w locie. Czyli wykonujemy wykrok, hop, zmiana, hop, 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 hop. Teraz przechodzimy do wariacji pajacyków, ja ją nazywam squat jumps, czyli taki pajacyk z przysiadem w środku. Wykonujemy pajacyka, tylko że rozstawiając nogi na bok, przysiadamy. Czyli jak normalnie pajacyk wygląda w ten sposób, to tą pierwszą fazę, hop, przeznaczamy na przysiad z rękami w górze i teraz stąd znowu się wybijamy, wracając do pozycji wyjściowej i składając ręce do ciała. I no i zapętlamy. Hop. Ważne, żeby jednak kolana nie schodziły się do środka, jak w każdym przysiadzie. No to jest po prostu podstawa, jeżeli chcecie zadbać w pełni o swoje zdrowie. Także aktywność jest ważna, ale technika również. Także pamiętajcie, nie schodzimy tak, tylko poprawny przysiad i hop, wybić. Teraz skaters, czyli łyżwiarz. Wyskok, jedną nogą w bok. Hop, teraz noga zakroczna, czyli ta druga, leci do tyłu. I wykonujemy taki właśnie zakrok po skosie i ta noga, która poszła w tył, no to w tym przypadku moja lewa razem z lewą ręką jest połączona, czyli lewą rękę dokładamy do nogi, na którą wyskoczyliśmy. I teraz w drugą stronę, z tej samej pozycji, wyskakujemy i zamieniamy, czyli teraz jak jestem w ten sposób, wyskakuję na lewą nogę i prawą dokładam i prawą rękę. I znowu zamiana. Hop, 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 hop. Teraz squat thrust, przynajmniej ja to tak nazywam. Taka w zasadzie pierwsza faza derby, czyli padnij, powstań. Czyli tak, skaczemy na ręce, nogi lecą w tył. I następnie podwijamy nogi pod linię rąk i wyskakujemy do góry. Tylko się prostujemy, to chodzi właśnie o tą pierwszą fazę. Czyli tak. Hop, na ręce, nogi w tył, to jest połączone. I teraz nogi wracają i prostujemy. Tak dynamicznie. Hop, hop, razem z wyprostym bioder. Hop. To co ważne, to żeby właśnie jednak mieć te spięte łopatki i standardowo napięty brzuch. Jak wykonaliśmy tą pierwszą fazę derby, to teraz druga faza, czyli przysiad z wyskokiem, squat jump. No to schodzimy zwyczajnie do przysiadu. Oczywiście standardowo technika, czyli kolana się nie schodzą. I z tego miejsca dynamicznie wybijamy się w górę, prostując biodra i odrywając stopy od podłoża. Hop. I znowu do przysiadu. Hop. Takie proste ćwiczenie, a męczy nieźle. No i nogi się pompują, naprawdę. Kolejne genialne dynamiczne ćwiczenie to kickboxing. Przynajmniej ja je tak nazywam. To po prostu zakrok z wykopem nogi w przód. Zaprezentuję na lewej nodze. Czyli tak, wykonujemy zakrok nogą w tył. Hop. I jednocześnie skręcamy tu w drugą stronę, a następnie dynamicznie leci kop w przód. I cyk. I wracamy. Teraz tuk jump, czyli wyskok do góry z podwinięciem nóg. Po prostu skaczemy, podwijając nogi pod siebie, jak najwyżej jesteśmy w stanie. No to oczywiście tak w dynamicznym stylu. Także
możemy sobie pomóc rękami przy wyskoku i nogi chowają się tutaj pod miednicę. I hop! No i po prostu robimy to raz po razie, dynamicznie, szybko, tak żeby podbić puls. Jeżeli chcecie palić kalorie, no to musi być dynamicznie. I na koniec mountain climber, czyli wspinaczka pozioma. Ćwiczenie zarówno cardio, jak i poprawiające mięśnie brzucha. Poprzednio popracowaliśmy mocniej nad nogami, to jeszcze troszkę na brzuch, jedno ćwiczenie polecam. Czyli znowu schodzimy do podporu przodem. Nogi proste i następnie na spiętych łopatkach, na piętym brzuchu nogi podwijamy na zmianę pod tłów do linii rąk. Hop i tak przywodzimy tutaj kolana jak najbliżej jesteśmy w stanie. No i oczywiście to jest ćwiczenie cardio, więc robimy to szybko. Więc jak widzicie, no, w domowych warunkach można zrobić niezły trening cardio bez żadnych maszyn, sprzętu specjalnego, tylko z własną masą ciała, no, liczy się kreatywność. Także zapraszam do treningu, polecam ułożyć go albo w formie tabaty, gdzie jak tu jest 8 ćwiczeń, no to robicie sobie 20 sekund pracy, 10 przerwy tak na początek, potem możecie wydłużyć czas pracy albo w ogóle usunąć czas przerwy, jeżeli już jesteście na tyle zaawansowani. No i progresujcie sobie, chcecie palić kalorie, no to jest naprawdę genialny zestaw. Taki trening obwodowy można sobie również ułożyć, no jak tylko chcecie, byle się ruszać w domu, no polecam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!